Pois será nossa, se não conhecemos os gramas. A façade vai começar a ficar na nova série. Alguma coisa cheia, cara, se puxa muito, sabe? Mano, me diz a raiva. Alguma neve, mano. Eu vou tomar 740 pentes. Zote, euro, znaczy. I te ogólnie po żniwach postarałbym się kupić nowy traktor, ale to już... To już taki 90 koni by był, ale... Póki co, to zaraz tutaj chcę posiać pszenicę. Bo ona mi została, ale na chwilę zostawimy. Władka. No to jest tu też teraz prowadzka po gospie będzie. Ogólnie Władka mam, ma 30 koni, siewnik, nie wiem jaki tam. Teraz lecimy tutaj na farmę. Huk trójka. Ciężki nie jest, bo dźwignąć mogę, tak więc ciężki nie jest. Kombajn podczepiany do traktora. Kultywator 2,5 metra. Ruski na ruski opryskiwacz, karszer, kosiarka, przyczepa. No i wisienka na torcie 30. Piękna 30 z turem. Tu jest nawóz, tu jest jedzenie. O tutaj są kury. Chodzą. No i mój dom, no to w sumie tyle. I tu jest to na zboże, silos. Kurde, mnie ta fiata wkurza, ale ona jest ładna. Tu jest wiata na silos i tu, znaczy tu jest też silos w tej wiacie. No i w sumie to tyle. Trzeba teraz... Kurde, dobra, musimy zasiać. Władkiem. Trochę jest do zasiania, ale jakoś to zejdzie. Ogólnie traktor, jaki to by był, no to chyba wiadomo, to będzie 902. Ursus. To będzie najlepszy traktor na razie, bo koni ma troszkę. Ma jakieś, nie wiem, ma chyba z 85 koni. Ma. A więc jest dość dobry. Ma trochę konia. A Władka raczej na razie nie sprzedam, bo no kurde, dopiero sobie niedawno kupiłem. Myślę nad kupnem Altę, jakiś polonezik. Tylko że trzeba byłoby na giełdę gdzieś jechać. A ja nawet motora nie mam czy coś. Czy nawet no, traktorem nie pojadę, ale... Gdzieś na giełdę może za jakieś 5000 czy za 1000, jakby mi się udało wziąć jakiegoś poloneza, to by było dobrze. Bo nie mam auta, a taka przyczepka do auto, przyczepka do auta by się przydała, bo bym jeździł też po paliwo, bo kurde, jeden minus tej mapy jest, że tu nie ma żadnej stacji. Kurde, teraz jest długie za... Dobra. Że tu nie ma stacji w ogóle i nie można zatankować i muszę jej mieć. I trzeba moda wgrać. Jest w sumie, ja mam pobranego moda na stację benzynową. Tylko na razie nie ma gdzie stawiać i też 30 tysięcy nie będę płacił. Ło! Kurde. No to 30 tysięcy to jest od cholery hajs. Chyba, że już bym zarabiał miliardy z tych pól, ale wątpię, że miliardy, bo bym musiał na jakieś pola, no nie wiem, no, przynajmniej to 115. Jakbym miał, no to z tego już bym mógł zbierać. Ale i tak by było ciężko. Dobra, ja zrobię ci i zasieję to. Dobra, już jest końcóweczka siewów. Minimalna. Wiesz, końcówka. Skończę siać i przejedziemy tu 30. W sumie 30 to tu z opryskiwaczem będzie. A Władek pojedzie na drugie pole siać jęczmień.
Bo teraz siejemy pszenicę. Tylko trzeba będzie napełnić pewnie siewnik. Ale on już jest brudny, jak nie wiem. Ten Władziu. Kilku nas tam ma. Trochę pod maską kuni, ale jednak już jest brudny. Jest z kabiną. Miałem nie brać Władka z kabiną, miałem wziąć 30, ale 30 nie pasowało do kabiny żadnej. Bo tam są same takie dziwne te kabiny, jakieś ruskie czy coś, a we Władku są, jest w miarę ta kabina. Tylko że ona jest strasznie taka prosta, że jest jak kwadrat. Jak się z góry patrzy, z boku, to jest jak kwadrat. Dobra, koniec już prawie siania. Trochę tu może być problem z koszeniem, bo kombajn to nie jest fajny, ale raczej 30 będę kosił i kombajnem, a Władek będzie z przyczepą. A przyczepa to jest rozrzutnik, tak jakby, tylko że z tuningą. Zrobiony na przyczepę po prostu. Dwukołówka. Bo nie chciałem takiej czterokołówki, nie chciałem mieć dwie osie, tylko jedną, bo mi się bardziej takie podoba na początek. Dobra, kurde, Władziu, jedziemy ci napełnić, bo tutaj przed chwilą siałem. Tutaj sobie przywiozłem ziarno. I pszenicę będziemy siali. Dobra, jedziemy na pole, zaraz 30 zczepiamy i jedziemy tu opryskiwać. Opryskiwacz, nie wiem, 14-metrowy ruski, nie miałem fajny, bo ja chciałem taki ciągany, bo podwieszany na razie mi nie jest potrzebny, ciągany mi się przyda, bo jest na pewno jak się podpina z tyłu, żeby dźwignąć go, to jest łatwiej, bo możesz cofnąć do wiaty łatwiej, ale mi się bardziej podobał tamten niż jakiś tam był. Kurde, Władziu, ty trochę pomału jeździsz. Zanim ja na pole dojadę, to ja już bym... Czekaj, to jest pole... Mamy sobie. To jest pole 168 i jedziemy tu siać jęczmień. Tylko że sąsiad mi przyjdzie tam trochę posiać, bo ja muszę opryskać. Ale szczerze, te opony we Władku mi się też nie podobają, bo on jest bardziej pod opryskiwanie właśnie niż 30, bo 30 ma szerokie opony, a Władziu ma wąziutkie. Dobra, tu już będziemy zjeżdżali Władkiem. Teraz siać jęczmień trzeba. Tu jest, nie wiem, ile tu dokładnie może być hektarów, w sumie mam tego moda, zaraz sobie zobaczymy, ile tu jest hektarów. Halo, to pole należy do mnie, bo ja sieję moje pole. Czemu praca sąsiad mi nie chce robić, jak to moje pole, ja za nie płaciłem. No nie, i teraz mi nie będzie siał. Dobra, zrobimy cięcie, ja zasieję te dwa pola i po prostu przyjedziemy na dwa pola opryskiwać chyba 30. Dobra, dalej sieję i teraz tak sobie przypomniałem, że ja jeszcze chciałem tu innego moda dodać, tylko musiałbym go pierwszy też pobrać. A jest dość fajny, bo to jest 40. I zamiast takiego Władka, nie wiem, czy by nie poszła, chociaż dokupić bym mógł do Gospy, bym miał 3 traktory, to jednak by już było, to już te inne maszyny miałyby lżej, na przykład 30 by miała lżej i Władek, bo tak tyle, że i tak nie ruszyłem z dwoma traktorami, bo znaczy z jednym, bo ruszyłem z dwoma. Jakbym miał jeden traktor, to wszystko by
to głównie byłaby to pewnie 30, a 30 to by miała tak wtedy ciężko, że nie ruszy, że chciałem wziąć tego też Władka, żeby miała tak ciężko. Ale to, na razie no to szykuje się inny traktor. 9 w sumie nie, no bo to będzie już bez sensu, jak kupię sobie 902, a bez sensu będzie, żebym później kupował jeszcze 40, bo to kupiłem traktor o mocy 85 koni, a kupię traktor, co ma, nie wiem, 40 coś koni. Ale zamiast Władka 40 mogłoby być. Dobra, jest trochę już się jemy. Kurde, opuści dźwignię. Musiało mi się samo dźwignąć ciernik. Tu jest niedużo hektarów w ogóle. Zaraz jadę, będę opryskiwał dwa pola, no i chyba będzie koniec odcinka i będę czekał na lato. W ogóle mam 4 pola, dwa są owsa, bo owiec to też dobry, a trzeba tylko 3 stopnie, żeby coś zasiać, a mamy 6. A pszenicę i jęczmień trzeba 5 stopni. Ale myślę już nad na przykład rzepakiem zamiast dwóch owsów. Owsów albo soję zamiast owsa. Tylko że ja muszę mieć pszenicę albo jęczmień, muszę mieć sianą, bo mam kury, a nie chcę kupować ciągle bagów z pszenicą dla kur. No to trochę wyszło, a pszenica... Sprzedałbym pszenicę, tonę pszenicy za mniejszą cenę, a muszę kupić tonę pszenicy za 1500. No, już niedużo zostało. Jeszcze kilka przejazdów to... Szkoda, że tu sąsiad nie przyjdzie, bo mi się coś zrypało, że nie może tu robić, bo to nie moje pole, ale... Ale dobra, zasieję. Myślałem też nad innym siewnikiem, ale to też jakbym miał inny traktor. To też, ale na razie nie trzeba. Dobra, sieję. Co by było pierwsze, co bym chciał wymienić, to chyba kombajn, bo by było najlepiej. Dobra, chyba zrobię cięcie i to zasieję, albo nie wiem, czy mi się opłaca już robić cięcie na jeden przejazd. Chyba Władka będzie trzeba też remontować. Nawet i go dzisiaj bym dał do remontu. Bo jest cały nie dość, że brudny, to i jeszcze prawie już ma no, godzinę. Jedną motogodzinę ma. O, teraz zbiła 1,5 motogodziny zbiło. To jest trochę. Raczej go teraz umyjemy Władka i damy go do mechanika, bo chcę go już wyremontować, żeby już... Bo w sumie teraz to już nie będzie na razie nic robił. A do żniw już będzie wyremontowany, bo raczej odcinków już dzisiaj opryskam, skończę opryskiwać, no i już koniec będzie i trzeba już żniwa, będzie kolejny odcinek, to będzie już pewnie za żniw. Dobra, jechamy. Władkiem. Ło, kurde. Dobra, gazu. Ładnie. Władek to się on nigdy nie zakopie, on ma tyle koni, że... Raczej z przyczepą O kurde. Przyczepę pięciotonową weźmiemy raczej do Władka właśnie, a kombajn po 30. Dobra, tu już wjeżdżamy. Siewnik już można chować, bo siewnik już nie będzie jeszcze w tym roku przydatny. Będziemy jeszcze siali o zimą pszenicę i chyba...
O, jest jeszcze... Nie, nie wiem, czy nie zimy. Odpiąć i dajemy go tutaj. Na pierwsze umyć go trzeba. Dobra, jedziemy go umyć i bierzemy 3 dziecha i jedziemy opryskiwać. Ale opryskiwać to jakieś... Opryskiwać będziemy jakieś kilka... Tam niecałe 5 minut. Bo opryskiwać ileś tam metrowy. Kurde, muszę sobie... Nie zmniejszyć. Mijamy Władka. A Władek nie jest, a teraz już trochę czystszy jest. Kosić trawy na razie nie trzeba, jak już będzie trzeba kosić trawę, to poza odcinkiem, bo to raczej niech po prostu, o, dobra, po prostu długo by to trwało, bo raz na serwerze miałem taką samą gospę, to to po prostu mi kosiłem jakieś pół godziny, tak, zrobię cięcie. Dobra, cofniemy Władziem. Nie jest jakoś prosto. Bierzemy 30 i jedziemy. O, zapaliła. Dłuśnimy trochę do 40. Odpinamy tu obciążnik. Jedziemy. Piękne dźwięki, no po prostu przepiękne są te dźwięki 30. To jest najładniejszy dźwięk, jaki słyszałem w farmingu. Oprócz trzydziestka ma na dużych obrotach fajne dźwięki, a Władek ma na małych. Dobra. A już myślałem, że nie podepnę walka, bo Władek jest na dole. Teraz by się tu nawrócić. O, nawrócę się. Ten opryskiwacz pasuje mi do każdego traktora, tylko najbardziej mi chyba do Władka, bo on jest z kabiną. Władka trzeba gasić. Wychodzi tak, to paliwo zaraz zejdzie, a jeszcze auta nie mamy kupionego. Na OLX-ie może znajdę jakieś auto. To by było dobre, bo nie mam auta póki co. Jakąś plus jeszcze przyczepka. O! Plus przyczepka byłoby dobrze, bo... bo nie mam przyczepki do auta, nawet taka co mieści. Żeby wzięło tylko baki paliwa, bo dobra, zrobię cięcie mieszkania. Dobra, ja już dojeżdżam powoli na pole. Nie wiem ile to jest arów, czy hektar wątpię, ale chyba wszystkich pól mam jest 2 z 1,5 hektara. Oj kurde, jakie warkaty ja to chciałem. Dobra, staniemy. I ile tu jest hektarów? To jest 33, nie wiem, hektara. 33 setne hektara, a to jest 16 hektarów. O, rozłożył się. Teraz bym włączyć. O, jak na obroty weszła 30. I to jest... Stąd, że raczej jestem do 20 minut. Znaczy wątpię, że do 20, ale do 23, żeby nie zdarzył, to kurde, nie jadę całym opryskiwaczem, tylko połową. I to pole zajdzie na 3 razy opryskać, a tamto to nie wiem, nawet na 2 zajdzie. Dobra, już 30 daje radę, no z tym opryskiwaczem, to jest jakiś gigant. Może jakby było, jakbym się zakopał, bo to by był kryzys dopiero. I wtedy już tylko Władek i wyciągać, ale Władek jakby się zakopał, no to trzeba od sąsiada z tarat pożyczyć. No, nie no, 4 razy niecałe.
Patrzę, wziąć ten kałuż opryskany. Takim opryskiwaczem to ja go chyba zostawię nie wiem do kiedy, bo to nie dość, że pomału leci to wszystko, to jeszcze tak szybko opryskuje mi. I to 15 na godzinę to nie jest tak mało jechać 30. Bo zaraz koniec i jechać na drugie koło. Dobra, składamy i będziemy ruszali w pole drugi. On się dość szybko składa. Już można ruszyć. Na drugie pole szybko też dojedziemy. Jest jakiś niecały kilometr. Nawet ładny zestaw jest. Jedziemy, ale strasznie mi się nie podoba w tym wydech czy coś w tej 30. To ten komin jest ładny, tylko to coś tu. Nie wiem jak to się nazywa. To się, bo ono jest takie kwadratowe bardziej, nie jest takie okrągłe, tylko takie. W sensie tu jest przejście, części od 30 są pewnie inne. Bo pobierałem tego moda z LS Portal, który jedynie działał, jak coś znalazłem. Tylko on działał, a była też 30 z napędem na 4 koła, ale to mi jest niepotrzebne, bo tam napędem na 2 koła mam 30. Już prawie koniec. Zmiwa się. Zaczynają praktycznie. Dobra, to ja. To już koniec odcinka. Ja was żegnam. Zostawcie łapkę, suba i zapraszam do kolejnych odcinków z tej serii. Elo.